Przechodzimy teraz do części praktycznej naszego szkolenia na temat mobilności. Na pierwszy rozkład będziemy sobie staw skokowy, czyli będziemy teraz mówić o technikach zwiększania zakresu ruchu w stawie skokowym u osób, które generalnie tego potrzebują. Wiadomo, że staw skokowy jest bardzo ważny z punktu widzenia głębokiego ćwiczenia czy ćwiczeń olimpijskich, takich jak rwanie i podrzut, dlatego jego mobilność jest jednym z elementów, które nam są niezbędne do prawidłowego wykonania wielu tych ćwiczeń. Początek przejdziemy sobie do testu, czyli chcemy zbadać, czy rzeczywiście nasz podopieczny ma ograniczony zakres w stawie skokowym. Jak to możemy zrobić? Tak, proszę Andrzeju do przodu, tutaj także prawa noga z przodu, lewa z tyłu. I tak, przyjmujemy sobie taką miarę anatomiczną, taką jak szerokość pięści. Więc mierzymy naszemu podopiecznemu szerokość pięści, może za pomocą miary, może za pomocą PCV-ki. Teraz Andrzeju, staraj się wyjść, przepraszam Cię, kolanem na maksa do przodu, czyli maksymalnie do przodu. Zobaczymy, czy rzut tutaj jakby twojego kolana jest na stopę przed pięścią. A widzimy, że tutaj nie ma problemu z ograniczeniem zakresu ruchu w stawie skokowym, bo Andrzej jest daleko poza zakresem normy, czyli mamy do czynienia z człowiekiem, który jest mobilny w tym zakresie. Jakby to wyglądało u osoby, która jest niemobilna, no ten zakres byłby po prostu mniejszy. Tak, i widzimy, że tutaj akurat problemu z zakresem nie ma. Przyjmujemy, że długość jednej pięści na tyle kolano powinno wyjść w przód w stosunku do krawędzi stopy. Innego rodzaju miarą jest też, jak niektórzy autorzy podają, że to jest połowa długości stopy. Tak? Czyli mierzymy stopę, bierzemy długość na pół, ale my przyjmujemy miarę adaptywną, jaką jest pięść. Ok, przejdziemy sobie teraz do pracy. Jeżeli mamy osobę, której chcemy zwiększyć zakres ruchu, na przykład u Andrzeja, chcemy zwiększyć zakres ruchu, mimo że jest spory, co musimy wykonać? Tak jak mówiliśmy sobie w części wykładowej, zaczynamy od pasywnego stretchingu, czyli chcemy po prostu oddalić od siebie zakres ruchu. Teraz ustaw się, proszę Andrzeju, w ten sposób. Jak najdalej wysuń kolano w przód, ustaw ciało w ten sposób, żebyś mógł wykonać właśnie takie ustawienie. I powiedz mi, czy czujesz osiągnięcie z tyłu? Nie. Z tyłu. Ok. A troszeczkę dalej jeszcze? Też nie czujesz, czy czujesz? No, musisz wejść tak, żebyś czuł jak najmniejsze ustawienie. Możesz troszeczkę zadkować kolana na zewnątrz, poprawić jedną nogę. Teraz czujesz, ok. Szukamy tego pasywnego stretchu. Tak? Taką informacją dla nas musi być informacja od naszego podopiecznego, czy on czuje ten stretch. Tak? Jeżeli by czuł konflikt w obrębie przodu stopy, to albo musimy zmienić troszeczkę ustawienie kolana, czyli dać się zwykle na zewnątrz, albo generalnie jest to zaburzenie pracy w obrębie stawu i ma ograniczenie kostne, nie do końca jest to dobre i często trzeba pracować nad tym z fizjoterapeutą. Ale nasz podopieczny czuje rozciągnięcie teraz pasywne. Takie pasywne rozciągnięcie, jak już mówiliśmy w części wykładowej, powinno się utrzymywać 2 minuty. Tak, no przytrzymaj jeszcze, Andrzeju, przytrzymaj. Jeszcze. Utrzymaj. Możesz sobie ustawić stopy tak, żeby dłonie tak, żebyś był w stanie przyjąć tę pozycję. Ok. Powiedzmy, że 2 minuty minęły. Przyjmijmy, że tak jest, ale zostań w pozycji. Przyjmijmy, że 2 minuty już minęły. Zostajemy w takiej pozycji. I teraz będziemy napinać naprzemiennie, izometrycznie mięsień z jednej i z drugiej strony stawu. Teraz, Andrzeju, twoje zadanie jest takie, byś chciał 15 sekund maksymalnie wciskać stopę w podłoże. Tak? Teraz widzimy, jak się napina mięsień z tyłu, tak, czyli mięsień brzucha, te łydki. 15 sekund liczymy. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Może trochę przyspieszę. Teraz zostając w tej pozycji, chcesz wykonać ruch, jakbyś chciał oderwać palce od podłoża, czyli napinasz antagonistów, czyli mięśnie, które wykonują ruch podniesienia stopy. Gdyby Andrzej mógł wykonać ten ruch, oczywiście z pewnym zakresem mięśnia, to wyglądałoby to w ten sposób. Czyli teraz 15 sekund. Widzimy dobrze tutaj, jak mięśnie pracują. Starasz się izometrycznie napinać antagonistów. No, jak powiem stop, to zrobisz sobie stop. Nie stopasz pozycji, tylko będziemy ją pogłębiać. Czyli teraz robimy wdech, wydech, staramy się pobierać troszeczkę do przodu. Ok. I znowu 15 sekund. Pchamy stopą w podłoże. Czyli znowu 15 sekund. Napinamy mięśnie brzuchate łydki, czyli pracuję izometrycznie tym mięśniem, jakby, na którym pracujemy. Czyli tym mięśniem, którego elastycznością, mobilnością będziemy pracować. 15 sekund, powiedzmy, że minęło. Teraz 15 sekund znowu, op. Oczywiście nie widzimy tu ruchu, no bo mięsień pracuje izometrycznie w końcowym zakresie, ale widzimy napięcie mięśni, więc widzimy intencję tego ruchu. O, ciągniemy. Robimy wdech, wydech,
lekko przesuwam kolano do przodu, jeżeli damy radę, dotrzymałem cały czas mięte. I teraz 15 sekund, pchamy w podłoże, pchamy, 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 pchamy. Około 5-6 takich sekwencji zazwyczaj da się wykonać, idąc cały czas do przodu, czyli po tych izometrycznych napięciach jesteśmy w stanie zwiększyć zakres ruchu bez odrywania pień. Ok? I ostatni raz, stopa na siebie, czyli izometryczne napięcie. Dobrze, 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 dobrze. Siebie, na siebie, na siebie, na siebie, na siebie. Będzie pojawiało się uczucie palenia, tak? Czyli podczas izometrycznego napięcia będą się gromadziły metabolity zmęczenia. No i to jest normalne. Nawet może się pojawi drżenie, które akurat jest dosyć rzadkie przy pracy na stawie skoku. Ok, dziękuję Ci, Andrzeju. Tak? Przerobiliśmy sobie stretching pasywny oraz izometryczne napięcie w końcowym zakresie. Tak? Czyli pracowaliśmy antagonistami, następnie antagonistami, zwiększając zakres ruchu, tak jak mówiliśmy o tym na wykładzie. Co możemy zrobić dalej? Możemy dalej dołożyć stretching z obciążeniem. Czyli powiedzmy sobie, że przerobiliśmy jeden staw skokowy, drugi staw skokowy. Teraz przejdziemy do stretchingu z obciążeniem. To proszę, Andrzeju, podam Ci tego kettla. Teraz przejdziesz do pełnego przysiadu, z kettlem. Tak? W ten sposób. I starasz się tak utrzymywać pozycję koło minuty, myśląc teraz o tym, że chcesz aktywnie pchać kolana w przód. Tak? Czyli tutaj mamy tak zwany loaded stretch, czyli dociążamy tkankę, tak? Czyli rozciągamy mięśnie brzuchaty z dodatkowym obciążeniem. Tak? Na skutek upływającego czasu ten mięsień, który pracuje teraz trochę tak quasi-izometrycznie, będzie się poddawał, czyli po paru oddechach stara się lekko wsunąć kolano w przód, nie tracąc kontaktu pięty z podłożem, tak, czyli mamy tutaj właśnie taki typowy stretching z obciążeniem. Ok, powinien trwać około minuty. Dziękuję Ci, Andrzeju. No i po takich już tutaj interwencjach treningowych możemy przejść do pracy w pełnym zakresie ruchu, jeżeli chodzi o staw skokowy. No to takie fajne ćwiczenie, które nam w pełni pracuje z staw skokowy, jest przysiad z rękami u góry, wykonywany często przy ścianie. Które jest to ćwiczenie, które już znacie, często używane jako test. I teraz Andrzeju, starasz się siadać jak najgłębiej, kolana idą na zewnątrz. Ok, super, widzimy tu pełne zakresy ruchu, prostokcie. No i starasz się nawet nie myśleć o tym, żeby podchodzić jak najbliżej do ściany, tylko żeby pchać kolano jak najbardziej do przodu. No, Andrzeju, jak mamy pełne zakresy ruchu, co jest rzadko spotykane u naszych podopiecznych, więc bez problemu wykonuje to ćwiczenie. Nasze podopieczne mogą wyglądać to inaczej. Ok, super. I tak jak widzicie, mamy taką drogę do osiągania pełnych zakresów ruchu. Zaczynamy od testu, tak, oceniamy, czy nasz staw rzeczywiście ma jakieś ograniczenia. Potem stosujemy stretching pasywny, izometryczne napięcia w końcowym zakresie ruchu, zmieniając napięcie z agonisty na antagonistę. I to ten punkt w sumie jest najważniejszy, bo on uczy nasz układ nerwowy tego nowego zakresu ruchu, pozwala nam iść dalej. Stretching z obciążeniem i często właśnie dajemy ćwiczenie na koniec rozgrzewki jako taki wzorzec, w którym zawodnik musi czynnie wykorzystać ten zakres ruchu. A teraz przejdziemy do kolejnych stawów i kolejnych zagadnień.